Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, allora in piazza San Pietro, lunedì 20 gennaio, lunedì non è molto bello perché tutti devono tornare a lavorare, vero sì, Angela? Però ci sono dei lunedì un po' particolari come quello di questa settimana, che è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, quindi anche il lunedì è un lunedì allora, speciale. Subito Angela ha iniziato a parlare, siamo qui con il direttore di agenzia giornalistica Cistampa di Roma, Angela Ambrogetti. Moi drodzy, więc poniedziałek, 20 styczeń, nie tak miły zawsze jest poniedziałek, trzeba wrócić do pracy, jak ona mówi, Angela, no wszyscy właśnie troszkę narzekamy, gdy trzeba powracać po niedzieli, po odpoczynku, ale już mówi na temat ten poniedziałek, no przecież jesteśmy w czasie modlitwy o jedność chrześcijan. Allora, Unità dei Cristiani. Rozmawiam z Angelą Ambrogetti, dyrektorem agencji dziennikarskiej ACI Stampa tutaj w Rzymie. Angela, allora Unità dei Cristiani, preghiamo per unione, ma dobbiamo difendere sempre la nostra identità, cattolici romani, vero? Assolutamente sì, la cosa più bella della preghiera di unità, della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è proprio questo fatto che ci si concentra sulla preghiera, perché quello che dobbiamo chiedere al Signore non è tanto che uno diventi l'altro, ma che diventiamo tutti quanti insieme, uniti come siamo stati e come siamo nel cuore di Dio. E questo si può ottenere solo tramite la preghiera, perché sì, sono utili i congressi, gli incontri, gli eventi, ma la preghiera è l'unica cosa che ci può portare a questa unità. Non è che tutti diventano cattolici. No, subito, non è che tutti diventano cattolici o tutti diventano protestanti o tutti diventano, ma tutti tornano a essere cristiani uniti. Che è una cosa a więc diversa. Mówimy o tym, że w czasie tej modlitwy o jedność chrześcijan, teraz którą przeżywamy, musimy zawsze pamiętać o tym, że my modlimy się o jedność, ale nie jesteśmy w tej jedności. Modlimy się o nią, abyśmy nie zapominali o tym, że mamy zachować naszą tożsamość, ale my modlimy się w tą jedność, przynajmniej w in Dio, unità in Dio. Come capire quella unità in Dio? Come che un rispetto reciproco? Intanto questo. Bisogna partire dal rispetto reciproco, questo senza dubbio, e per rispettarsi bisogna essere anche molto fieri della propria identità. Allora, noi cattolici tendiamo delle volte a essere sì molto accoglienti e facciamo bene, ma a dimenticare un po' il perché siamo cattolici. A właśnie i tutaj mówię o tym, że przede wszystkim ta jedność, to przede wszystkim na tym wzajemnym właśnie szacunku jeden do drugiego, abyśmy właśnie mieli spoglądali na tego drugiego naszego brata, siostrę w innej wierze właśnie jak na brata, czyli ta jedność w tym ujęciu również, no i przede wszystkim to musi nam też ta modlitwa jedność chrześcijan uświadamiać, dlaczego my katolicy jesteśmy katolikami. Invece è proprio importante, proprio qui da San Pietro, ricordare che noi siamo cattolici perché c'è Pietro, perché c'è il Papa, perché c'è Pietro che ha ricevuto direttamente il mandato da Gesù. E quindi gli altri, diciamo, hanno preso una via un po' diversa, ma Pietro è qui. A więc to musimy mieć świadomość, właśnie tę świadomość o tym, że my przecież, my katolicy, przychodzimy stąd. To właśnie tu, gdzie jesteśmy blisko, w tym miejscu świętego grobu, świętego Piotra, on przecież otrzymał ten mandat od Jezusa Chrystusa, który właśnie my musimy sobie wciąż uświadamiać, że Pan Jezus wybrał Piotra i my jesteśmy z nim zjednoczeni. Allora per questo anche Angela, proprio sabato prossimo ci sarà grande evento a Roma, sì. Diciamo quel Christian Day, penso che una cosa molto importante. Ja myślę, że trzeba przypomnieć, że w najbliższą sobotę tutaj w Rzymie, a więc za kilka dni będzie ten chrześcijański dzień właśnie bardzo ważny. Allora cosa sarà? Una manifestazione, mi pare, no? Una... Sì, ma la cosa più importante è ricordarsi sempre l'appuntamento del 25 di gennaio a San Paolo, perché le manifestazioni sono gli appegni sono importanti, ma la cosa più importante è questo appuntamento che si rinnova a San Paolo con la preghiera del Vespro unita. È la preghiera che adesso possiamo fare insieme, no? Possiamo ancora... Che parteciperà anche Santo Padre, che è guidata dal Santo Padre, con rappresentanti ortodossi, con rappresentanti protestanti, evangelici e di varie realtà cristiane. E quella, secondo me, bisogna ricordarsi quanto è importante, perché non è automatico, non era scontato che ci fosse, è stata una conquista del
koncilium. Więc trzeba nam przypomnieć sobie i o tym dniu, kiedy tutaj będą w Rzymie, ale przede wszystkim też w Bazylice Świętego Pawła za murami właśnie w najbliższą sobotę będzie też te nieszpory ekumeniczne właśnie, w którym będzie przewodniczył też Ojciec Święty Franciszek. Allora, di questo attuale, poi anche quello che vediamo, Santo Padre, prossimo viaggio, vieni più vicino, my, to co attuale, ale też Ojcu Świętym, prossimo viaggio. Allora, ci sono il prossimo appuntamento fuori Roma e a Bari, un incontro con la Chiesa Cattolica Italiana sul tema della gestione del Mediterraneo. Dove San Nicola. Quindi, esatto, Mediterraneo come luogo di incontro. Quindi questo sarà il prossimo appuntamento. Quale sarebbe? Il 23 di febbraio, fine di febbraio. Cioè, na więc Ojciec Święty pierwszy raz, kiedy opuści Watykan, po tym czasie świąt, będzie to pod koniec lutego, kiedy uda się do Bari, około 20, tam będzie też spotkanie modlitewne, prawda? E poi ci sarà invece a fine marzo un altro appuntamento ad Assisi con i giovani, alcune migliaia di giovani imprenditori proprio per parlare di economia, l'economia di Francesco, questo è un po' il tema. Właśnie też ważne mówi tutaj Angela o tym, że na koniec marca Ojciec Święty pragnie spotkać młodych ludzi właśnie w Asyżu, gdzie tych młodych ludzi, którzy właśnie rozpoczynają działalność właśnie biznesu, czy też założyli swoje własne firmy, czy aktywność właśnie mają w tym dziale właśnie ekonomii. Ojciec Święty ich zaprasza, aby wspólnie się modlić, aby właśnie rozmawiać o tym, w jaki sposób prowadzić tą swoją działalność. Poi ci sono le mete che il Papa sogna, c'è l'Iraq, c'è il Sud Sudan, però di questo non si sa veramente niente. Si comincia a parlare invece di un viaggio a settembre in Indonesia, Timor Est. A więc oczywiście mówi tutaj Angela również. È ancora tutto da. A no właśnie, Ojciec Święty marzy o tym, by udać się do Iraku, do Syrii, ale no nie wiadomo, czy to będzie w ogóle możliwe, czy do Sudanu, oczywiście bardzo niebezpiecznie, tam jest, modlimy się tam o pokój. No i Ojciec Święty, no ale być może mówi się też, że we wrześniu może się udać pielgrzymka, a septembry nowe? Timor-Est, Indonezja. Indonezja. Se ne parla. To są te miejsca odległe zresztą od Rzymu. Allora, preghiamo anche per Libano sempre, sì, per certo. Medio Oriente. Stamattina mi hanno mandato già immagini sconvolgenti da Beirut, veramente quelle che sono successe ieri, poco si parla in giornali, in telegiornali, ma già erano veramente manifestazioni forti con intervento di polizia, więc modlimy się o Liban, bo właśnie dzisiaj rano otrzymałem też obrazy z Libanu, z Bejrutu, że wczoraj doszło do zamieszek w Bejrucie. Rzeczywiście mogłem te obrazy zobaczyć i duże interwencje też tamtejszej policji. Allora, un'occasione anche questa per pregare appunto per la pace. Il 25 di gennaio. Ripeto, questo appuntamento è molto importante, spesso lo dimentichiamo. Ricordiamoci che proprio in un'occasione del genere è stato indetto il Concilio Vaticano II da Papa Giovanni. Quindi è un segnale molto forte per il cammino dell'ecumenismo. Questo è anche molto, mówi Angela, że właśnie bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali w tych dniach, bo to przecież też modlitwa o pokój, no ale wchodzi w ten, można powiedzieć, dział cały tej modlitwy ekumenicznej teraz. Angela, no e torniamo per ultimo argomento, libro del Santo Padre, l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto in telegiornali, c'era un scoop proprio di due giorni, mi pare, che nel telegiornali si parlava sempre chi è vero l'autore del libro di Cardinale Sarach della Congregazione per Disciplina del Culto Divino. Więc przez dwa dni chyba, czy może więcej, mówiono o książce ojca, kto jest prawdziwie autorem książki, czy jest Benedykt XVI też współautorem książki kardynała Saracha. Książka została opublikowana we Francji. Il libro è stato pubblicato in Francia. Allora, la situazione è questa. Il libro è stato pubblicato in una edizione in Francia,
con, diciamo, il doppio nome, come se fossero due autori. Ah, Vince, perché era difficile da togliere? Allora, la situazione è questa. Il Papa Benedetto aveva scritto un saggio su richiesta del Cardinale Sarà a proposito dei temi del celibato, e poi gli aveva detto di usarlo come meglio preferiva, di poterlo pubblicare come preferiva. Il Cardinale Sarà ha scelto la strada di fare un libro con il doppio nome, e qualcuno ha storto un po' la bocca dicendo che così sembrava un libro che fosse scritto a quattro mani, eccetera eccetera. E allora, anche se in effetti è discutibile, perché comunque allora alla fine, per tagliare la testa al toro, adesso Fayard, editore francese, ha fatto la seconda edizione dicendo un libro del Cardinale Sarà con un contributo di Benedetto XVI. Traduco, aspetta, ponieważ jak wiecie, no, wyszedł problem, ponieważ ojciec święty Benedykt XVI pozostawił właśnie też wolną jakąś decyzję kardynału Sarachowi, kiedy napisał swoje przemyślenia na temat właśnie celibatu. Kardynał Sarach właśnie uczynił z tym to, co uczynił, no i napisał jako współautor papież Benedykt XVI. W pierwszej edycji książki, oczywiście, jak prosił sekretarz Benedykta XVI, kardynał Gańcwen prosił o usunięcie właśnie, że współautorem książki jest papież Benedykt XVI. Tego nie uczyniono w pierwszej publikacji w języku francuskim, i książka ukazała się właśnie i w języku francuskim jako współautor również papieża Benedykta XVI, kardynał Sarach. Quale, na e adesso, adesso, anche in italiano, ci in sarà, italiano, tra un paio di settimane ci sarà l'edizione italiana, che sarà sempre fatta teraz, così, un libro del cardinale Sarà con il contributo di Papa Benedetto. I teraz kolejne edycje już, bo wtedy nie mieli czasu chyba również, żeby zmienić już tę edycję francuską. W kolejnych edycjach w języku włoskim, w innych językach już będzie jako autor właśnie kardynał Sarach. Natomiast przy współpracy, in collaborazione, cioè, direi, sì, no? Con un, sì, con un, il testo del libro sarà con un contributo di A więc jako nie współpracy, tylko jako również i no, pomocy papieża Benedykta XVI. Allora, diciamo che così sono contenti, diciamo, tutti. W tym momencie będą wszyscy zadowoleni. Na tym chyba kończymy. Tutaj z przedplacu świętego Piotra, przypominam, była z nami Angela Brocetti, acistanta di Roma. Allora, finiamo da Piazza San Pietro. Grazie. Insieme con Angela Brocetti. Sempre sono grato che tu vuoi parlare a Sarvel TV. E io sono sempre contenta agenzia. Di farlo. Grazie, ringraziamo lei. Grazie a sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Mi benci pochvalonis Christus, la vieni Dio.